Hej, tu Karolina Czarnecka, zapraszam Was na program To Ciekawe. Bartosz Kańtoch, zapraszam, a zaczynamy od fantastycznej informacji dla miłośników fantastyki. Teraz wybierając trzy pozycje w dowolnej konfiguracji książka plus film, płacicie tylko za dwie. Fantastycznie! W dziale filmowym trafiamy na 100 produkcji telewizji BBC w specjalnej cenie. Między innymi najnowsza seria Sherlocka. Tym razem znany detektyw oraz jego pomocnik John Watson rozwiązują współczesne zagadki we współczesnym Londynie. Mnie wciągnęło. Kryminalne powieści odnajdziemy również w kultowych powieściach Marka Krajewskiego, który właśnie popełnił nową książkę z komisarzem Edwardem Popielskim w roli głównej. Tym razem z pozoru bardzo proste śledztwo ukazuje bardzo mroczną stronę powojennego Wrocławia. To teraz trochę o jedzeniu. Kinga Paruzel, finalistka pierwszej edycji Masterchefa, wydaje swoją pierwszą książkę kucharską, a na pierwszy rzut oka rzucają się nie tylko lekko ubobrane ręce, ale także mnóstwo fotografii oraz komentarze, osobiste komentarze do dań, które wcale nie tak trudno przygotować. Przez lata związany był z kultową grupą Guns N' Roses, jeden z najlepszych gitarzystów, jakich zrodziła światowa muzyka rockowa. World on Fire to trzeci solowy album Slasha. Podobnie jak na poprzednim krążku, głównym wokalistą jest Miles Kennedy. A teraz nie lada gratka dla miłośników Slasha, których odsyłam do strony internetowej, która właśnie wyświetla się na ekranie. Można wygrać gitarę podpisaną przez samego gitarzystę. A teraz dwa słowa powie Karolina Czarnecka o swoim debiutanckim albumie. W przyszłym tygodniu w Empiku ukaże się moja płyta, która wygląda tak. Nosi tytuł Córka. Opowiada o dziewczynie, która przyjechała ze wschodu. Znalazła się w ogromnym mieście o nazwie Warszawa. Muzyka do każdego utworu została przygotowana przez innego muzyka, także jest to wybuchowa mieszanka. Wybuchowa mieszanka również stylów, ale głównie wszystko oscyluje wokół muzyki elektronicznej. Przychodźcie do Empiku, kupujcie, słuchajcie, a potem połóżcie w ulubionym miejscu i słuchajcie tej płyty codziennie do snu, albo zniszczcie, połamcie i wyrzućcie do kosza. Pozdrawiam. Gra twórców serii Halo, ogromna kampania marketingowa oraz gigantyczny budżet szacowany na $500 milionów sprawiają, że to może być jedna z najważniejszych premier tego roku. W grze oczywiście ratujemy naszą cywilizację, tym razem przed najeźdźcami z kosmosu. A jeśli lubicie klasyki, ta oferta powinna Was zainteresować. Teraz wybierając grę z serii Premium Games, grę z kolekcji klasyki otrzymujecie za darmo. Ale na grach komputerowych świat się nie kończy, mamy również gry planszowe dla osób lubiących intelektualną rozrywkę. Rój to bardzo ciekawa, strategiczna gra, która zmusza do myślenia. Biorę. Ciemność. Widzę ciemność. Ja nie jestem agresywny. Agresywność 1. To cytaty z kultowego filmu Seksmisja, które pojawiły się na kolekcji, tym razem kolorowej, na produktach codziennego użytku, takich jak torby, kubki czy zeszyty. Czas na rozwiązanie konkursu z ubiegłego odcinka. Poniżej wyświetlają się laureaci. Gratulujemy. W Empiku sporo się będzie działo. W najbliższych dniach spotkania m.in. z Kingą Paruzel z Top Szefa, z grupą Gus Gus z Islandii oraz Saszan z YouTube'a. Ja zapraszam na kolejny odcinek To Ciekawe za 2 tygodnie. Do zobaczenia.